Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no nie mogę powiedzieć Pani Marszałek, Panie Ministrze albo Pani Minister, bo ławy rządowe są puste. Po wczorajszej Komisji Finansów Publicznych pełne przerażenie, bo ja nie chcę mówić o lotniskach, o aeroklubach, tylko o podatkach i zadać właśnie to fundamentalne pytanie, że dlaczego nie chcecie przyjąć poprawek Platformy Obywatelskiej, które wyeliminują tę patologię, którą na przykład wprowadziliście w przypadku terenów kolejowych, że wprowadzacie nieuczciwą konkurencję w gospodarkę, że jedni przedsiębiorcy, prowadząc tę samą działalność gospodarczą, ale mające dobre kontakty z PiS-em, nie płacą podatku od nieruchomości, a inni płacą. To jest to pytanie, bo pan poseł Łącki mówił, uczelnie są zwolnione, ale w przypadku uczelni jest klauzula, że za wyjątkiem tych obiektów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Czy jak jest księgarnia na uniwersytecie, to trzeba płacić podatek. A tu jaka będzie sytuacja? Dlaczego nie chcecie tego wyprostować? Dziękuję bardzo, panie pośle. To jest patologia. Dziękuję bardzo.